Oliwier, wiesz, co to za dzień walentynki? Tak, to taki dzień miłosny, gdzie się daje zaproszenia miłosne. Mhm. Najczęściej pozdrawia kogoś, ale to najczęściej nie w takim dniu. Mhm. A ty komuś dasz taką walentynkę? No, może, ale nie wiem jeszcze. Nie wiesz? A mamie na przykład? No tak, mamie tak. A co można dawać na walentynki? No, jakieś listy, zaproszenia, koperty. Mhm. Kwiatki? Też. Prezenty? Też. Ola, czy wiesz, co to za dzień walentynki? Tak. Co to za dzień? Tam, gdzie się daje komuś prezenty. I mówi się, że się go... kocha. Mhm. A co można dać na prezent? Laurkę. Mhm. Co jeszcze? Jakiś bukiecik kwiatków? Tak. A ty komu dasz laurkę? Mamie. Komuś jeszcze? Komu? Tacie. Ty, Meks, czy wiesz, co to za dzień walentynki? Tak, to tam, gdzie się daje rzeczy z okazji walentynek. Mhm. I co się mówi wtedy komuś, że się go... kocha. Kocha. I się daje, można wysyłać kartki, walentynki, mhm. A prezenty. A ty komuś dasz taką walentynkę? Do mamie. Wiktoria, czy wiesz, co to za dzień walentynki? Nie. To znaczy wiem, to jest dzień kobiet. Kobiet czy zakochanych? Chyba zakochanych, nie? I on będzie teraz w lutym? Mhm. Wiesz kiedy? 14. 14, tak? I co się wtedy robi? Co to za dzień? Walentynki, no. Mówi się komuś, że się go... kocha. Kocha. Mhm. I daje się coś? Co się daje? Co można dać? Kwiatka. Mhm. Laurkę. Jakiś prezent? Wiktoria, prezent można dać? Mhm, tylko jaki. Dobra, a ty dasz komuś taką walentynkę? Tak, tylko... Komu? Ojej, swojej mamie. Paweł, co to za dzień walentynki, wiesz? Taki dzień, w którym się daje prezenty. Mhm. I co można dać? I zaproszenia. Mhm. I się mówi komuś, że się go... kocha. Dobra, a ty komu dasz taką laurkę? Mamie albo dziadkowi.